Witamy w kolejnym materiale z cyklu Urywki Historii. Dzisiaj jesteśmy w części golubskiej Golubia Dobrzynia. Za moimi plecami widzicie Państwo budynek tak zwanego Domku Harcerza. No i właśnie dzisiaj skupimy się na poznaniu historii golubsko-dobrzyńskich harcerzy. Dlaczego ten temat właśnie w lutym? Otóż 22 lutego harcerze i skauci z całego świata obchodzą swoje święto, swój najważniejszy dzień, czyli tak zwany Dzień Myśli Braterskiej. Dzień ten jest związany z rocznicą urodzin twórcy skautingu generała Roberta Baden-Powella, który urodził się 22 lutego 1857 roku. I można powiedzieć, że właśnie to dzięki generałowi Robertowi Baden-Powellowi powstał na świecie skauting, a jego formą polską jest właśnie harcerstwo. Skauting do Polski trafił na początku XX wieku. W 1910 roku Andrzej Małkowski, działacz niepodległościowy, działacz różnych organizacji społecznych, młodzieżowych, dostał za karę zadanie przetłumaczenia książki generała Roberta Baden-Powella Scouting for Boys. W ten sposób powstały pierwsze zręby skautingu w Polsce. W tym samym roku, w 1910, Małkowski tworzy pierwszy zastęp w Krakowie oraz pierwsze drużyny w Lwowie. To jest właśnie początek skautingu. Natomiast skauting w Polsce to tak naprawdę harcerstwo. Ktoś kiedyś powiedział, że harcerstwo to jest skauting i niepodległość. Słowo harcerz, harcerstwo, harce wchodzą do polskiego skautingu w 1912 roku. Wówczas powstaje książka Harce Młodzieży Polskiej i to jest po raz pierwszy właśnie w historii harcerstwa pojawiają się te słowa. Harcerstwo do Golubia Dobrzynia trafia właśnie w okresie I wojny światowej, ale o tym opowiemy Państwu już za chwilę. Znajdujemy się przy jedynej zachowanej wieży średniowiecznej w murach właśnie Golubia. I co ciekawe, w okresie międzywojennym właśnie w tej wieży znajdowała się harcówka golubskich harcerzy. Co ciekawe, jeśli chodzi o harcerstwo, to pierwsza drużyna na terenie naszego miasta powstała w Dobrzyniu, najprawdopodobniej pod koniec czasów I wojny światowej. Natomiast w Golubiu pierwsza drużyna powstaje w 1921 roku i na czele tej drużyny staje niejaki Lewandowski, a następnie Stanisław Witkowski. W Dobrzyniu drużynę w czasie I wojny światowej tworzy Kazimierz Zawistowski. Są to dwie pierwsze drużyny, które powstają na terenie naszego miasta. 1917-18 rok Dobrzyń, 1921 Golub. Co ciekawe, harcerstwo powstaje również w Kowalewie Pomorskim. Wiemy, że drużyna harcerska działa tam już w 1920 roku i taka ciekawostka, harcerze w Kowalewie w styczniu 1920 roku witali właśnie żołnierzy Błękitnej Armii generała Hallera, którzy wkraczali do Kowalewa. Jeśli chodzi o działalność drużyn w okresie międzywojennym, te drużyny początkowo należą do chówca w Rpinie, drużyna dobrzyńska, a drużyna golubska należy do chówca w Toruniu, w Brodnicy oraz w 1925 roku wchodzi w skład powołanego wówczas chówca wąbrzeskiego. Do chówca wąbrzeskiego w latach 30. również swój akces zgłasza drużyna z Dobrzynia. Co ciekawe, zachowały się dokumenty opisujące drużyny golubskie i dobrzyńskie, kiedy należały do chówca w Wąbrzeźnie. I tutaj pozwolicie Państwo, że zacytuję opis tych drużyn z jednodniówki harcerskiej, czyli z takiego czasopisma, które powstało w 1931 roku. W jednodniówce harcerskiej z 1931 roku tak opisano drużyny w Golubiu, w Kowalewie oraz w Dobrzyniu.
Pierwsza męska drużyna imienia Tadeusza Kościuszki w Golubiu została założona w 1921 roku. Drużyna ta chlubnie zapisała się w dziejach Chówca Brodnickiego i Wąbrzeskiego. Obecnie prowadzi drużynę druh Stanisław Witkowski, przy bocznym jest druh Mrozowski. Drużyna liczy obecnie 26 harcerzy. Pierwsza męska drużyna harcerska imienia Tadeusza Kościuszki w Kowalewie. Powstała w styczniu 1931 roku. Drużyną kieruje jako opiekun i jako drużynowy druh nauczyciel Szczukowski. Drużyna liczy obecnie 30 członków, przy bocznym jest druh Wrzesiński. Przyszłość tej drużyny zapowiada się bardzo dobrze. Druga drużyna harcerska w Kowalewie Pomorskim zgłosiła się przed miesiącem do komendy Chówca. Tu trzeba powiedzieć, że jednodniówka dotyczy roku 1931. Liczy 16 harcerzy, opiekuje się tą drużyną nauczyciel Ziółkowski. Drużyna ta na razie przeżywa okres próbny. No i pierwsza drużyna harcerska imienia Kazimierza Jagiellończyka w Dobrzyniu zgłosiła się do komendy Chówca 17 maja 1931 roku. Liczy obecnie 33 członków. Drużyną kieruje jako opiekun i drużynowy druh Krzyżanowski. Warto to nazwisko Krzyżanowski zapamiętać, ponieważ pojawia się ono w historii golubsko-dobrzyńskiego harcerstwa również w latach 80. Podobnie jest z nazwiskiem Witkowski, które także związane jest z golubskim harcerstwem, ale o tym za chwilę. Historia golubskiego harcerstwa nierozerwalnie wiąże się z budynkiem zamku. Z naszym zamkiem krzyżackim. To właśnie tutaj w latach 60., w latach 70. Znajdowała się siedziba golubsko-dobrzyńskiego chówca. Chówiec harcerski, czyli struktura powiatowa, możemy tak to nazwać, powstał w Golubiu-Dobrzyniu dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej, tak jak Państwo usłyszeliście, harcerze z Golubia-Dobrzynia należeli do chówca w Rypinie, w Toruniu, w Brodnicy oraz w Wąbrzeźnie. Chówiec typowo golubski powstał po II wojnie światowej i co ciekawe, wówczas działały tak naprawdę dwa chówce. Chówiec męski, skupiający drużyny tylko męskie i chówiec żeński, skupiający drużyny żeńskie. Na czele chówca męskiego stanął Tadeusz Wasilewski, a jeśli chodzi o funkcję komendantki chówca żeńskiego, to była nią Mieczysława Pruchniewska z męża Szynkiewicz. Co ciekawe, działał również chówiec w Kowalewie, którego komendantem był po II wojnie światowej Antoni Schneider. Harcerstwo w Polsce działa do 1949 roku. Następnie w wyniku zmian w Polsce, które zachodzą, harcerze są likwidowani. Powstaje organizacja harcerska Związku Młodzieży Polskiej. Taki stan utrzymuje się do roku 1956. Wówczas struktury Związku Harcerstwa Polskiego zostają odbudowane i tak samo odbudowany zostanie golubski chówiec, który właśnie swoją siedzibę będzie miał na zamku w Golubiu. Tutaj także na zamku w Golubiu dochodzi do bardzo ważnej uroczystości. Otóż na początku lat 60. harcerze otrzymują swój pierwszy sztandar w latach właśnie 60. Lata 60., 70. to szereg nazwisk instruktorów, którzy pełnili funkcję na poziomie komendy chówca. I tutaj chciałbym wymienić nazwiska, do których udało się dotrzeć. Jest to lista niepełna, ale mam nadzieję, że dzięki temu programowi właśnie uda się tą listę rozszerzyć i właśnie Państwo uzupełnią historię harcerstwa w Golubiu-Dobrzyniu. Otóż od 1956 roku komendantem chówca jest Stefan Turowski, a jego zastępcą zostaje Tadeusz Witkowski. W komendzie znalazł się również Zdzisław Kobierski, Maryla Dulkiewicz, Krystyna Dąbrowska. Lata 60. to m.in. takie nazwiska jak Henryk Chłopecki, bardzo znana postać, zwłaszcza dla absolwentów liceum ogólnokształcącego w Golubiu-Dobrzyniu. Jest również jego zastępcą Edward Dębicki, pojawia się także Krystyna Chłopecka. Lata 70. to m.in. Teresa Rumińska, Mariola Rolińska. W latach 70. w związku z zmianą administracji w Polsce zmienia się również struktura harcerskich chówców. Do tej pory były to chówce powiatowe,
Natomiast w połowie lat 70. powstają chówce gminne, czyli w każdej z gmin tworzą się chówce obejmujące swoim zasięgiem drużyny działające w terenie danej gminy. Harcerstwo w okresie PRL-u jest organizacją masową, która skupia miliony członków. Było to związane tak naprawdę z faktem, że niemal przy każdej szkole funkcjonowała drużyna harcerska, każda szkoła większa to był szczep harcerski, no i szczepy właśnie w danej gminie tworzyły chówiec. Wiemy, że był chówiec Kowalewo-Pomorskie, chówiec Golub-Dobrzyń, który obejmował swoim zasięgiem miasto i gminę dzisiejszą, był chówiec w Radominie, chówiec w Zbójnie, no i częściowo również struktury harcerskie działały także w gminie Ciechocin. Lata 80. to początek kryzysu w Polsce gospodarczego, który również przekuwa się na kryzys w organizacji harcerskiej. Stan ten trwa do lat 90., ale o tym za chwilę. Chodźmy zobaczyć, jak z bliska wyglądała dawna komenda chówca w Golubiu-Dobrzyniu. Od drugiej połowy lat 70., lata 80., golubski chówiec harcerski wchodzi w skład struktury chorągwi toruńskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Wówczas pojawiają się takie nazwiska instruktorów, którzy działali w Golubiu-Dobrzynie i w okolicach, jak Krzysztof Witkowski, Maria Kurpiel, Zenon Bocianowski, Stefan Wiśniewski. W latach 80. komendantką chówca jest harcmistrz Anna Trojanowska, następnie pojawia się Krystyna Babyszko i ponownie harcmistrz Anna Trojanowska, która zostaje, można powiedzieć, ostatnią komendantką chówca. Golubski chówiec musi zostać rozwiązany w połowie lat 90. Zostaje reaktywowany w 2012 roku i od tego roku rozpoczyna się współczesna historia golubsko-dobrzyńskich harcerzy. Ale o tym będziemy opowiadać w innym materiale. Z golubskim chówcem wiąże się szereg miejsc na terenie miasta, między innymi to magazyn przy ulicy 17 stycznia, czy harcerskie bazy obozowe na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego i właśnie teraz tam się przeniesiemy. Zapraszam. Znajdujemy się na ulicy 17 stycznia, budynek za moimi plecami, jeszcze kilka lat temu słynny bar Drwęca. Co ciekawe, w latach 80. i do połowy lat 90. w tym budynku na piętrze znajdował się harcerski magazyn, harcerska siedziba. To właśnie tutaj harcerze w latach 80. i do połowy lat 90. magazynowali swój sprzęt, namioty, materace, łóżka polowe. I właśnie z tego miejsca ten sprzęt był wykorzystywany przez harcerzy na różnego rodzaju obozach. Warto powiedzieć, że harcerze w latach 70., 80. wyjeżdżali na obozy niemal w całej Polsce, były to obozy wędrowne, ale również harcerze z Golubia-Dobrzynia posiadali swoje dwie bazy harcerskie. Jedna znajdowała się w Okoninie, a druga znajdowała się nad jeziorem Grodno i właśnie teraz tam się przemieścimy. Zapraszam. Jesteśmy nad Grodnem, nad jeziorem Grodno, za moimi plecami właśnie widać, prześwituje jezioro przez las. Jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze w latach 80. znajdowała się harcerska baza, baza chówca ZHP Golub-Dobrzyń. Była to jedna z dwóch baz harcerskich na terenie dzisiejszego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, druga znajdowała się w Okoninie. To tutaj właśnie harcerze z Golubia-Dobrzynia organizowali latem obozy, organizowali biwaki. To było w latach 80. Między innymi te obozy, biwaki organizował pan Zenon Bocianowski, mieszkający w Nowogrodzie, ale również szereg innych instruktorów było w to zaangażowanych.
Jeśli chodzi o bazy harcerskie, to warto jeszcze wspomnieć o takiej postaci jak Stefan Krzyżanowski, bardzo postać zapamiętana przez wielu młodych harcerzy, dzisiaj 40-latków. To właśnie Stefan Krzyżanowski też był szefem jednej z takich baz, między innymi w Okolinie, ale druh Stefan Krzyżanowski prowadził drużynę lotniczą imienia Żwirki i Wigury, która wygrywała na przełomie lat 80. i 90. szereg konkursów modelarskich, brała udział w rywalizacji właśnie harcerskiej o miano jednej z najlepszych drużyn lotniczych. Lata 90. to czas, kiedy struktury harcerskie przeżywają pewien zastój, pewien kryzys, ale nie oznacza to, że harcerze nie działają. Mamy szereg różnych drużyn, m.in. 9., 22. drużyna harcerska, która działa w Golubiu Dobrzyniu. No i chcielibyśmy Państwa poprosić o pomoc w ustaleniu historii harcerzy w Golubiu Dobrzyniu. Ze swojej strony mogę zdradzić, że przygotowuję książkę na temat historii harcerstwa. No i przy okazji proszę Państwa o pomoc w zdobyciu kolejnych materiałów, informacji, które znalazłyby się w tej książce. Państwo możecie się kontaktować przez nasz kanał na YouTube Urywki Historii albo przez Facebooka. Z miłą chęcią skorzystam z Państwa materiałów. No i wysłucham Państwa historii o harcerstwie w Golubiu Dobrzyniu.